Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Z tej strony oczywiście A+. Dzisiaj kontynuujemy sobie, że tak naprawdę robimy ostatnie zadanie ze składania ruchów. Ich jest bardzo dużo typów, ale chciałem się skupić szczególnie na tym jednym typie właśnie. Dzisiaj wygrzebałem Wam takie zadanie, które jest w sumie podobne do tego, które robiliśmy poprzednio. Jednak mimo wszystko sobie je rozwiążemy. Zadanie jest następujące. Łódź płynie z prądem rzeki z przystani A do przystani B w czasie T1 równa się 3 godziny, a z przystani B do przystani A w czasie T2 równa się 6 godzin. Ile czasu potrzeba, aby łódź ta spłynęła z przystani A do B z wyłączonym silnikiem? To jest zadanie właściwie flagowe, które się, szczerze powiedziawszy, pojawia wszędzie, także czy matura, czy matura to bzdura, ale czy matura, czy sprawdzian to... Pojawi się takie zadanie, nie oszukujmy się. I rozwiązujemy je tak naprawdę analogicznie do poprzednich zadań, nie? No niech odległość pomiędzy przystanią A a przystanią B to będzie po prostu AB, czyli długość odcinka AB. I wiemy, że z prądem rzeki, nie? Czyli V, no wprowadzimy sobie może nie V1, tylko V rzeki i V łódki, czyli V rzeki plus V łódki. Po tyle wynosi szybkość łódki względem jakiegoś nieruchomego obserwatora na brzegu rzeki, jeżeli łódź płynie z prądem rzeki, w czasie T1 pokonuje ten odcinek AB i analogicznie pokonuje ta łódź odcinek AB w czasie T2, jeżeli V to jest V łódki pomniejszone o V rzeki, nie? Jeżeli płynie pod prąd. Wtedy czas T2 jest dwa razy dłuższy, także o wiele, wiele dłużej, o 3 godziny dłużej. Dobra, możemy sobie przyrównać te dwa równania i dostajemy coś takiego. VR plus VL T1 T1 to się równa V łódki minus V rzeki razy T2. I teraz w ogóle dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że potrzebujemy wyliczyć czas, który jest potrzebny, aby łódź spłynęła z przystani A do przystani B z wyłączonym silnikiem. Czyli z jaką szybkością się porusza wtedy ta łódź? Ta łódź się porusza, tak naprawdę VL jest równe 0, tak, bo silnik jest wyłączony, więc ta łódź sama sobie nie daje szybkości. Jedyną szybkością, z jaką płynie wtedy ta łódź, jest szybkość nurtu rzeki, nie? Czyli musimy wyliczyć sobie VR. A stąd jesteśmy w stanie wyliczyć tak naprawdę jesteśmy w stanie wyliczyć sobie VR. No i dobra, jedziemy z tym koksem w takim razie. Tutaj zrobimy to troszeczkę inaczej akurat, niż robiliśmy to w poprzednim przypadku. No ale dobra. Czyli mamy. Jakbyśmy to zrobili, zrobimy to w ten sposób. O, kolorek, dobra. Mamy tak, że V, L. I zrobimy tak, T2 minus T1. To się równa V rzeki T1 plus T2, nie? A zatem V łódki, kiedy ona płynie z włączonym silnikiem, to jest V rzeki i wzór dostajemy tak naprawdę analogiczny do tego, co mieliśmy w poprzedniej sytuacji. V1 plus V2 przez T2 minus T1. No dobra, i otrzymujemy taką relację pomiędzy VL, czyli szybkością łodzi w trakcie tych dwóch ruchów, a VR, czyli szybkością nurtu. Nam jest potrzebna tak naprawdę tylko szybkość nurtu. Jednak tak jak widzimy z tego, nie jesteśmy w stanie w sposób czysty wyznaczyć, ile dokładnie wynosi ta szybkość nurtu, nie? Ale wiemy dodatkową rzecz. Z warunków zadania wiem, że to AB ma nam też przepłynąć nasza łódka. To jest ta trzecia sytuacja, ta sytuacja, o którą nas pytają, nie? Ma nam przepłynąć ta łódka tylko z szybkością wynoszącą równą szybkości nurtu w czasie jakimś T3, czyli w czasie dokładnie, którego szukamy, nie? To jest czas, którego poszukujemy. No i dobra. Jak sobie przyrównamy teraz na przykład to i to równanie, T2, to widzimy, że VR
3 to jest VL minus VR razy T2. A zatem T3 to jest VL minus VR. Już widzę, że czujecie mniej więcej, do czego prowadzę. VL minus VR razy T2 przez VR. Ale VL, które jest tutaj, które no, nie do końca nam się podoba, bo nam się nie skróci, my jesteśmy w stanie wyrazić przez VR. To mamy dane tutaj. Nie? Dobra, no to podstawiamy to sobie w takim razie i dostajemy ostatecznie, że T3 to jest no VR V duże R, ok, razy T1 plus T2 przez T2 minus T1 minus VR, to wszystko razy T2, ale zagmatwane wyrażenie, i przez VR. No oczywiście widzimy, że VR da się tutaj od razu skrócić, VR, 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 nie? Będziemy potrzebować troszeczkę miejsca. Dobra, i zostaje nam taka sytuacja. Może dobra, może przyniosę to tutaj gdzieś, nie? Te obliczenia dalej. Że T3 to jest T1 plus T2 przez T2 minus T1, wszystko minus 1 razy T2. No i to jest koniec tak naprawdę, nie? T1 plus T2 przez T2 minus T1 minus 1 i całość razy T2. Teraz my pamiętamy z treści zadania, że T2 to jest ten dłuższy odcinek czasu, czyli 6 godzin, a T1 to jest ten krótszy odcinek czasu, czyli 3 godziny. Nie? Kropa, kropa. Dobra. A zatem co tutaj mamy? W liczniku mamy T1 plus T2, tutaj mamy 9, jednostki się skrócą, oczywiście, myślę, że to już widzicie. 9, tutaj mamy 3, czyli 9 przez 3, czyli 3 minus 1, więc nawias całość to jest 2 i razy T2. Dobra, piszemy dalej. To jest 9 przez 3, czyli 3 minus 1, 2 razy T2. A T2 wynosiło 6 godzin. Zatem jest to 2 razy 6 godzin, czyli 12 godzin. No i pięknie. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.